Ile mamy planów ważnych? Zabawa, powiem o co chodzi. Zabawa będzie z pieniążkiem i z talerzykiem. Z pieniążkiem i z talerzykiem. Tylko tu w Krynicy Morskiej takie są fajne zabawy. Ile mamy pani chętnych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie państwo, to będzie zabawa. Test na cnotę. Uwaga, zabawa polega na tym, że pieniążek się wkłada między nóżki. I teraz to jest test. Wszyscy państwo będziecie wiedzieli, kto będzie w waszym turnusie, które z państwa cnotliwe. Teraz ten test wszystko do tłumaczy. Proszę Państwa, zabawa polega na tym, zapraszam Pana, żeby Pan będzie obserwował, tak? Czy Panie nie oszukują? Zapraszam Pana na fotel, zrobię Panu zdjęcie. Pan będzie patrzył, czy Panie nie oszukują. Mamy zdjęcie. A, muszę wziąć kartę. Zabawa pod tytułem polega, ale mi zarosło, także proszę się nie martwić. I odtąd startujemy. Tak, pieniążek będzie włożony między kolanka i pani ma za zadanie albo iść tak, albo tak, albo tak, tak. I pieniążek trzeba iść, 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 jak wpadnie w talerzyk, to smutniwa. No nie trafiło, ale to dla faceta to się... Uwaga, sprawdzamy, test na cnotę. Proszę pani, kto mógłby pieniążek włożyć? Jakiś facet? Masz? Mąż, zapraszamy męża. A no, siedzi tam. Czekajcie, wezmę tutaj. Poczekajcie. Mąż jest? To zapraszam męża. Ja mam pieniążek tutaj. Poczekaj pan, będzie pan wsadzał? Kto chce mi pomóc kamerą? Będzie, dobra, tak nie będzie pan. Wsadza pan pieniążek jako stary fachowiec, to na pewno panu sobie się uda. Między kolanka pani wsadzi, zaraz zobaczymy, czy pani cnotliwa, czy nie cnotliwa. Uwaga. I trzeba dojść. Hop, idziemy. Raz, 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 zaraz się okaże, a już z tej chwili. No, uwaga. Brawo! Coś niesamowitego! Nie ruszona jeszcze! Jak pan to zrobił? Tyle lat po ślubie. Brawo! Ale to ktoś wie, czy jest prawdziwa miłość, prawda? Nie zawsze seks jest Proszę pana, czy seks jest najważniejszy w miłości? Nie ma żadnego znaczenia. Nie ruszała tyle lat. Gratulacje dla pana. Zapraszam panią. Czy jest małżonek albo jakiś szanowny mężczyzna? A kto mógłby włożyć? Bo ja nie mogę. Ja mam włożyć? Sama. Sama? Koleżanka może. Może pan tutaj. Zapraszam pana. Pan jako fachowiec. Zapraszam. Żona cnotliwa to może po koleżeńsku. Właśnie. Po koleżeńsku. Uwaga, idziemy. Hop! Pani Kasiu, pani Kasiu, musi być cnotliwa. Pani Kasiu, uwaga. Brawo! No, znakomicie! Gratulacje dla męża! Gratulacje, tyle czasu i wytrzymał. I wytrzymał. To jest panie. Cnujcie się miłość, nie zawsze seks jest. Seks to tam. Zapraszam panie. Następna pani będzie przetestowana. Który pan? Pan. Ja? Ja włożę? Dobra, chętnie włożę. Z przodu czy z tyłu? Ja nie wiem, czy pan mówi. W przodu pan mówi. Cicho, wsadzę. Mogę? A pan już mi grozi, że nie wyjadę z tym cały. Nie ma męża? Nie ma. No to dobrze, no. Powiem? Tu kłamam. Uwaga!
Idziemy, a już stąpiwać. Stąpiwa do szerzenia. Uwaga. Hop, 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 hop. Uwaga, cicho. Stąpiwa! Dobra, co się robi. Brawo dla pani. Sama stąpiwa pani. Brawo. Ostatnia pani, test na cnotę. Ale ja już pani jednym wsadzałem, nie mogę drugiej, bo będzie zazdrosna. Który z panów? Ten, co siedzi na razie. Zapraszam. Może być? Dobrze wsadzi? Da radę? Spróbuję. Spróbuję. Spróbuj, spróbuj. Cała noc dzisiaj. Idziemy. Hop, 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 hop. Trzyma, trzymać, żeby pani... Nie ma znowu. Brawo! Trzy panie cnotliwe, zaśpiewajmy dla pani 100 lat. Gdzie są te panie? Zaśpiewajmy dla nich 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją. Zdjęcie. I jeszcze raz, niech... Pani nie jest cnotliwa, ale dobra. Niech żyją nam. Dzięki. No ktoś musiał. Teraz słuchajcie, jeszcze jeden konkursik tak na szybkiego, tak? Potrzebne mi są pary damsko-męskie. Zapraszam z kobietką i z kobietką. Zapraszamy panów. Panowie, mamy mopa? Mamy mopa, panie Jadziu? Stoi mop. Mamy papier toaletowy i mop. Wszystko jest, co potrzebne do zabawy. Która z pań ma szal i użyczy? Szalik. Żeby oczy zawiązać, bo pan nie może za dużo widzieć. Która z pań ma jakiś szalik? O, pani ma. Proszę państwa, o pani. Dobra. Tu mamy jedną parę. Pan gdzie ma szanowną kobitkę? Można być inna pani. Jak żona nie chce, to może być jakaś inna. Pan sobie wybierze jakąś panę. Tylko zimą pan weźmie panią. Która z pani odważna? Zapraszamy. Tak, nie. Która? Panią cnotliwą zapraszamy. Którą dwie są? Jedną. Panią Jadzie zapraszamy. Tak. Panią Masię. A pan, którą panią wybiera? Następną. Zapraszamy panią. Tak jest. Pani będzie wiązała oczka, tak? Pani szanowna? Nie, ty. Halo. Pani będzie oczy wiązała, szalikiem swoim. Słuchajcie, zabawa polega. Pierwsza para, zapraszam panią tutaj. Pan stoi tam daleko. Pani wsadza sobie ten papierek między nóżki. Pan będzie miał za zadanie, dostanie pan tutaj, że trzeba będzie w dziurkę wtrafić. Ale gdzie pani? Tyłem woli pani od tyłu? Jak pani wali, ale radzę też. Może pani trzymać ten papier, bo on tak nie wsadzi, tak. Trochę go trzymać, żeby ta dziurka była taka większa. A tylko niżej, między nóżki. Między nóżki. Jak będzie podchodził, to wtedy. No, wsadzamy między nogi, tylko nie ściskamy. O. Zrobię pani zdjęcie na pamiątkę. Trzeba pani. Dobra. Poczeka pani, Grażynka. Mężowi pani pokaże. Słucha pan, oczy trzeba zawiązać temu panu. No temu. Do tyłu troszkę. No, pani będzie kierowała. Ja dam pani mikrofon i będzie pani mówiła, jak ma iść. Czy niżej, czy w prawo, czy w lewo, czy dobrze, czy źle. Pan zostaje tutaj maczugę murzyńską. Teraz pan jak wzrost murzyński. Murzyny taki mamy, taki mamy. Poczekaj, obkręci pani tego pana. Obkręci go. Jeszcze nakręci. Stop! Dobra, odsuwamy się. I pani będzie kierowała, daje mikrofon i kierowała. Mówić jak pan, nie wiem, panie czy coś. A obróćcie się w lewo czy w prawo. Prawo. Trzymać kij! Jeszcze. Prosto. Dalej. Niżej.
padać niżej, niżej, prosto, jeszcze niżej, niżej, poczekaj, jeszcze, prawo, niżej, jeszcze niżej, do tyłu, dawaj, niżej, brawo dla pana! Znakomicie pan sobie poradził. Ale dał sobie radę. Już było inaczej. Następny pan. Zapraszamy panią. Robimy tutaj dziurkę. Pani zawiąże temu panu oczka. Proszę się uśmiechnąć do mnie. Więc pan nic nie widzieć. Zostaje pan tutaj w ręce złapać. Tak, jeszcze pan to powie, jeszcze raz. Ja mówię, żeby dziurka trochę bliżej, wtedy lepiej trafić. No to co? Jak myślisz na wysoki, to ciężko pan trafić. Żeby trafił, będzie trafić. Pani pomoże mi? Co pani? Kamerą tak robić. Wstaję. No tak, tylko tak. Odkręcić tego pana, odkręcamy. Dajemy mikrofon. Masz trafić. W lewo. Okręcać się tak. Okręcać się teraz do mnie. Prosto. Prościutko. Tak, jeszcze, nie rób tak niedobrze. Jeszcze. Prosto. O, Prawie, mówi, było prawie, już jest w końcu zaliczony. Już nie jest możliwe, już teraz pan cnoty pozwolił. Następna para. Zapraszam panią tutaj. Zrobimy dziurkę dla pana. Proszę, żeby pani oczka zawiązała. Żeby za dużo nie widział. A! Pan wysoki, to sobie dadzą radę, prawda? Pan Murzyński tutaj, jak Murzyni takie mały. Zgubię jeszcze cnotę i co? No, o to chodzi, nie? Była w tym nic nie zgubiła, ale fajnie było. No nie będę, bo dwoma rękoma. Kija złapać. Kija. Łapiemy dwoma rękoma. Ustawiamy poziom. Uwaga. Pobujać tego pana, no. Zakręcić go. Zakręcamy. Tak. Dobra, co? Daj pani mikrofon. Teraz w lewo, tak. Teraz prosto, w lewo, w prawo. Teraz do przodu. W prawo, bardziej w prawo, jeszcze w prawo. W lewo leciutko i prosto. Prosto do celu. Tak. Prosto. Prosto, jeszcze cztery kroki do przodu, w prawo troszeczkę. Jeszcze pół metra do przodu. Pół metra, to jeszcze. O, jest dobrze, już prawie. Prawo. Tak. Wyżej. 3 centymetry w górkę. Pomożemy sobie. Brawo dla państwa. Znakomicie się bawicie. Naprawdę. Zabawy takie wczasowe. Wspaniale. Zapraszam do dalszej zabawy. Dziękuję pani Jadzi za odsłużenie rekwizytami. Bawimy się dalej, proszę państwa.